Ho, ho, ho! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jak pamiętacie, co roku w grudniu przygotowuję dla Was moją propozycję na świąteczne paznokcie. I w tym roku oczywiście też taką dla Was mam, ale tym razem będzie trochę inaczej. Bo uwaga, uwaga, po raz pierwszy w życiu zrobię paznokcie hybrydowe. Mam nadzieję, że dam radę. Bądźcie ze mną i trzymajcie kciuki, bo nigdy tego nie robiłam. I zostańcie koniecznie do końca filmu, bo będę miała dla Was konkursik. Mam cały zestaw startowy, więc na szczęście jest tutaj wszystko, czego potrzebuję, bo tak to bym w ogóle nie wiedziała, jak się za to zabrać. I tutaj mam rzeczy, które będę potrzebować do zrobienia tych paznokci. Taśma jest tutaj zupełnie opcjonalna, ale moim zdaniem bardzo pomaga. Złoty pyłek, ale zamiast pyłku możecie też użyć po prostu złotego lakieru. Do tego narzędzie do kropek i taki cienki pędzelek. Baza, zielony lakier, biały lakier, czerwony lakier i Top No Wipe, który jest właśnie idealny do tych pyłków, bo on się nie lepi, nie trzeba go przecierać cleanerem. I kiedy już mamy wszystko gotowe, zabierzmy się do roboty. Zgodnie z instrukcją zmatowiłam już płytkę paznokcia, przetarłam cleanerem i nałożyłam primer. I teraz czas nałożyć bazę. Nakłada się bardzo przyjemnie. Mam wrażenie, że nawet jest trochę rzadszy niż zwykłe lakiery. Jest super wydajny, zobaczcie, już robię piąty paznokieć i nie musiałam zamaczać jeszcze raz w butelce. I teraz w takim razie do lampy na 30 sekund. Nie czuję chyba nic innego poza takim bardzo, bardzo delikatnym ciepełkiem, ale takim ledwo odczuwalnym. I w ogóle jak patrzyłam na instrukcję tej lampy, to podobno ona nie szkodzi oczom, że tak powiem. Teraz trzy paznokcie maluję na biało. Tutaj widzę, że ten lakier jest zdecydowanie gęstszy niż baza. Ale to pewnie dlatego, żeby tak dobrze krył, bo zobaczcie, jest biały lakier. A tak naprawdę jedna warstwa wygląda bardzo dobrze. I czerwonym lakierem maluję kciuk. Niesamowite, mam wrażenie, jakbym malowała takimi gęstymi farbami. Zobaczcie, jak one mocno kryją te lakiery. I ten sam lakier nakładam jeszcze na mały paznokieć. I całą łapę wkładam na 60 sekund do lampy. I teraz zacznę robić zdobienia. Na kartkę nakładam trochę zielonego lakieru. Fajne jest to, że on nie zaschnie, dopóki nie będzie w lampie, więc tutaj mogę sobie wylać więcej lakieru niż takiego normalnego. I teraz jeszcze trochę czerwonego. I zaczynam od wieńca. Nabieram zielony lakier na sondę. Zaczynam robić kółko, tak pi razy drzwi na razie. I teraz troszeczkę bardziej je pogrubiam. Nakładam kropki po bokach, tak żeby troszeczkę bardziej zrobić nierówną tą powierzchnię. Żeby wyglądało to jak taki puchaty roślinny wieniec. A w zasadzie puchaty, ostry. Kiedy już mam gotowy wieniec, pozostałe dwa paznokcie pokrywam topem No Wipe. I wkładam do lampy na minutę. Teraz biorę najmniejszą końcówkę sondy, moczę w czerwonym lakierze i robię czerwone bombeczki. Teraz spróbuję zrobić na górze taką kokardkę. Znowu wkładam to do lampy na minutę. Pokrywam to topem No Wipe. I utrwalam w lampie. Teraz zajmę się czerwonymi paznokciami. Przez to, że nie mam złotego lakieru, to użyję po prostu złotego pyłku pomieszanego z bazą. Nakładam trochę bazy na kartkę. Małym pędzelkiem nabieram trochę pyłku i mieszam. I dzięki temu mamy piękny złoty lakier. I maluję wstążkę na prezencie. Robię jedną pionową linię i jedną poziomą. I to samo robię na kciuku. Utrwalę to teraz w lampie przez minutę. Nałożę top
i utrwalę. I teraz zostały już tylko dwa paznokcie i powiem szczerze, że teraz jest krok, który nie wiem, czy mi wyjdzie. Mam nadzieję, że tak, bo postaram się zrobić dwa złote paznokcie, używając właśnie złotego pyłku. Mam już tutaj utwardzony top no wipe i do nakładania posłużę się taką pacynką od cieni. Biorę trochę pyłku na pacynkę i wcieram w cały paznokieć. Z tego co wiem, to można to też robić palcem. I nadmiar pyłku zmiotę puchatym pędzelkiem. Jak widzicie, to nie zrobiło złotego paznokcia, tylko taki delikatny pobłysk. To jest pewnie tak jak z syrenką, że zależy na jaki kolor lakieru nałożycie, to będzie trochę inny efekt. Więc pewnie na czarne wyglądałoby zupełnie inaczej. Ten sam pyłek nałożę też na górę drugiego białego paznokcia, zostawiając biały dół. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba taki efekt na paznokciu. Teraz zabiorę się za zrobienie gałązki ostrokrzewu. Mam tutaj cały czas wyciśnięty ten zielony lakier, on oczywiście nie zasechł. Biorę cienki pędzelek i najpierw robię poziomą linię, mniej więcej w miejscu złączenia złotego pyłku i białego lakieru. Tym razem ta linia wcale nie musi być równa. Teraz biorę moją najmniejszą sondę do kropek, moczę ją w zielonym lakierze i wyciągam tutaj listki ostrokrzewu. Dzięki temu, że lakier jest taki gęsty, udaje mi się zrobić precyzyjne linie, bo jakby był rzadszy, to mogłoby się trochę ze sobą zacząć zlewać. I żeby zaoszczędzić czas, to teraz zrobię jeszcze palec wskazujący. Wezmę moją ukochaną taśmę klejącą z Japonii, z kotkami. Urywam sobie dwa kawałki i przyklejam na palcu wskazującym, tak żeby stworzyć trójkąt. Na mały pędzelek znowu biorę zielony lakier i zamalowuję naszą choinkę. Zdejmuję taśmę. Jeśli brzegi są trochę poszarpane, to nieważne, dlatego że to przecież jest choinka. Wezmę jeszcze trochę złotego lakieru i zrobię małą gwiazdeczkę na czubku. I utrwalę teraz całość w lampie. Znowu biorę sondę i czerwony lakier i robię owoce. Teraz przenoszę się na choinkę i robię czerwone bombeczki. Utrwalam w lampie. Oba paznokcie pokrywam topem. I ostatecznie utrwalam. Jak widzicie, na owoce dodałam też troszeczkę takiego białego błysku, żeby były bardziej żywe, ale wy możecie pominąć ten krok. Muszę przyznać, że mimo tego, że przy hybrydach przy prawie każdym kroku trzeba było utrwalać lakier, to i tak w całości trwa to krócej niż przy zwykłym lakierze, bo trzeba niestety do tego dodać czekanie, aż każda warstwa lakieru wyschnie. A przechodząc do rozdawania prezentów, jak to na święta przystało, to firma Provocateur była na tyle miła, że dała mi 3 zestawy do rozdania dla Was na święta, żebyście miały swój własny zestawik do hybryd i tak jak ja mogły je testować. Ten zestaw jest taki wielki, tutaj jest dosyć duże pudło, w którym znajdziecie w ogóle wszystkie potrzebne rzeczy, też te rzeczy, które ja wykorzystywałam. Oczywiście oprócz tamtych sond i tak dalej, bo to jak wiecie, zbierałam przez loto. I tutaj jest w kolekcji lakier, ich taki najsłynniejszy Provocateur Red, czyli wiecie, taka typowa czerwień. I żeby wygrać jedno z takich pudełek, wystarczy oczywiście, że będziecie subskrybować mój kanał i napiszecie w komentarzu, na jaką okazję waszym zdaniem właśnie najlepszy jest taki typowo czerwony lakier. Piszcie, będziemy wybierać i wysyłać. Szkoda, że w każdym grudniowym filmie nie mogę mieć dla was rozdania, ale to niestety zależy od firm. Czy będą na tyle dobre i dadzą? Czy nie będą dobre i nie dadzą? Koniecznie dajcie znać, co myślicie o moich pierwszych hybrydach. Czy dałam radę, czy nie? Bo szczerze mówiąc, prawie w ogóle nie wiedziałam, co robię. Jak zwykle, dzięki wielkie za oglądanie, ściskam was serdecznie i pa pa!